Nowy Testament, ponieważ była śmierć, było zmartwychwstanie, była zapisana wola, ostatnia wola tego, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, brzmiała tak, aby każdy mógł się pojednać z Ojcem, aby każdy mógł ożyć w środku, aby każdy nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Jego wola do twojego życia. On ma dla ciebie dobre rzeczy, tylko zechciej Go poznać, bo poza Nim nie dostaniesz tych rzeczy. Te rzeczy są u Niego. Życie jest u Boga, który jest żywy. Nie szukaj życia na śmietniku. Nie szukaj życia tam, gdzie go nie ma. Nie szukaj przeżyć. Nie szukaj jakiejś adrenaliny, bo za chwilę to gaśnie. Czymkolwiek się nie pobudzisz, to za chwilę wpadniesz w dół. Będziesz mieć zjazd. Nie ma wiecznych źródeł życia poza Bogiem. Nie ma wiecznych źródeł zadowolenia poza Bogiem, poza Jezusem Chrystusem. I możesz się o tym przekonać tylko poznając Go osobiście. Jeśli tego nie zrobisz, to nadal będziesz dyskutantem. To nadal mi będziesz mówił, że Boga nie ma. To nadal mi będziesz mówił jakieś farmazony. I będziesz na chwilę się tylko pobudzał, a później zaliczał zjazd za zjazdem. Głupio jest tak przeżyć życie, a jeszcze bardziej głupio jest zignorować to, że dzisiaj możesz zacząć iść do nieba, jak się spotkasz z Jezusem Chrystusem i ożyjesz w środku. Bo kochani, tutaj chodzi o wasze życie, o życie wieczne, nie tylko o życie w ciele, nie tylko o to biologiczno-chemiczne, utrzymywane przez różne procesy. Tu chodzi o twoje życie jako ducha, bo jesteś duchem, który jest stworzony na wieczność. I o ile się nie połączysz z Bogiem, z Ojcem, to spędzisz wieczność w oddzieleniu od Niego. Tu na tej ziemi decydujesz, masz możliwość, masz ten przywilej usłyszeć dzisiaj Ewangelię, czyli dobrą wiadomość dla każdego człowieka, że Bóg chce się z tobą pojednać i zrobił już wszystko, żeby ci to umożliwić. Przysłał tutaj Ducha Świętego, a więc możesz Go zaprosić do swojego wnętrza.